No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Gdyby wierzyć tablicy informacyjnej, gospodarze to błąd, a goście to 0-5. Ale tak nie jest do końca. To jest trzecia liga kobiet, proszę państwa, czyli czwarty poziom rozgrywkowy. Gospodynie to słynne wapniaczki, tak? Tak. Wap Warszawa, a goście to... Królowe z tego, no. Królewscy Płock, tak się zespół nazywa. Królewscy, a nie królewskie? Tak, nie. Królewscy! No dobra, skończmy to pierdolenie i zacznijmy się delektować, kurwa, prawdziwym, kurwa, pięknym kobiet. Znaczy piękne piłki kobiece, ja mówię. O! Strzelaj! O kurde! Brawo! 1-0 dla błędu. Co? No błąd to 1-0 dla błądu. Tak? No tak. No jak? Przecież nie masz błąd, tylko błąd. Jestem gruba świnia. Wyśmieli mnie w sklepie. Tak? No. Co powiedzieli? Ma pan taki brzuch, że to dobrze się przespacerować po ten chleb do nas tutaj. A to był spożywczy, nie? Tak. A w monopolowym coś ci powiedzieli? Nie. No to tam chodź. Co będziesz chodził z sklepu, gdzie nie mili są, no? Nie, bo tam idę, bo tam jest dobry chleb. Ozeż! A po drodze idę, kupuję sobie browarek jeden, jak idę tam. Potem idę, kupuję sobie wędlinę. Wędlina się płaci tam na dziale wędliny. Ale jak kupuję chleb czy tam kajzerki jakieś, bo są całkiem niezłe, to płacę już na dziale monopolowym, gdzie kupuję sobie zestaw podróżnika, czyli jedno piwo zimne z lodówki. I wracając, co spożywam. Później sobie godzinę odpoczniesz i znowu możesz iść po chleb. I znowu po chleb. Tak. No tak. Dobrą metodą jest podobno mrożenie chleba, że wiesz, ci starcza na dłużej. Do lodówki wsadzasz i mrozisz. I potem idziesz po chleb i... O kurwa! Dobry mają, bo mają, kupuje chleb albo z kobyłki, albo z nadarzyna, bardziej z kobyłki. Bierze się konia, kobyłę i się ją tnie na kawałki. Potem się robi z niej chleb i jest chleb z kobyłki. To masz historykę jakąś, tak? No. To dawaj. Kiedyś pracowałem w takiej firmie. Na takiej drukarni. No i tam radiowęzel. Miałem w domu kasetę, powiem, że pod Pałacem Kultury, kasetę Legion albo Konkwista, coś w tym stylu. Legion to chyba był pop taki klasyczny, a Konkwista to takie flamenco bardziej. Flamenco, tak. No i poszedłem z tą kasetą tam do tej dziewczyny, mówię, ty słuchaj, weź tam, mówię, Kryśka, puść, mówię, no bo takie smęty tu walisz. No dobra, i wyobraź sobie, że puściła to. Jemy tam sobie na hali, nie? I słyszę, Jakiego typu piosenki to były? Była na przykład taka: gdy będę miał pieniądze, to kupię pałkę gaz, wejdę na ulicę i krzyknę Mickey Mouse, tak? Tam było? Majki, kurwa, Majki. A, Mickey Mouse, przepraszam. Majki. No. O kurwa. To może od razu apel do widzów, jakby ktoś wiedział, czy jakaś rozgłośnia radiowa poszukuje dyrektora muzycznego. Ja mogę. Ja mogę. Mogę puszczać fajne kawałki. Mam 4 pendrive'y fajnej muzyki. O kurwa. Ja pierdolę. Ależ to było meczycho, nie? Można powiedzieć, że nawet trwa, ale my już musimy iść, bo idziemy na festiwal piosenki, gdzie będziemy śpiewać. Jak się rozochocił chłopak? Mój sokole, mój jedyny, sprzedaj mi amfetaminy. Gardło. No dobra, ciekawe, czy ktoś się w ogóle zorientował, jaki był wynik tego spotkania. No? 3-1 było dla wapniaczek, dla gospodyń. A ja standardowo przypomnę, że pod filmikiem są reklamy, no i bardzo skuteczne reklamy. Ostatnio chyba 5 albo 6 osób zarejestrowało się do gry w Football Teamie i chyba jedna do Forbetu. Dziękuję, że ktoś tam poświęcił czas i to przeczytał i nawet na to zareagował. No zobaczymy, jak tym razem będzie. Pewnie znowu dzikie szaleństwo.